nie za estetyczny już. Zaraz. Nie wiem, czy dzisiaj, czy... Z tej strony jeszcze kwiatki są. O Boże, co tu się stało? Co tu się stanęło? Wow! Wow! Kurde, zahaczyło się. Pierdziele, wszędzie jakieś rośliny. Ze studni. Na tarasie wniesione roślinki. Nieszczęśliwe moje bambusy. Jedno co mnie cieszy, albo i nie cieszy. Pozbijało listki, czyli zareagowało na grzebanie w korzeniach. No co poradzę? Nic nie poradzę. Nic nie poradzę. Musi tak być, musi jakoś wytrzymać. Tu już przynajmniej nie będzie na to padać. Cofnę to jeszcze do tyłu. Kochana żona, nie podlewać. Super, dla takich jak ja, informacja, nie podlewać. Jezu, jaka siara. Idziemy zobaczyć moją sterlicję. Po przesadzaniu, jak wygląda. Patrzcie, jak szwagra palma się odbudowała. Poczekajcie. Ja pierdziu, jest petarda. Zobaczcie, jakiego ma Maurylasa. Tak gruby. A może uda mi się tam do niego wejść? I zmierzymy go, jego obwód. Co o tym myślicie? Mój to chuderlak w porównaniu do tego. A tutaj moja sterlicja rozsuwa listka. I ta tak samo, czyli przesadzenie pomogło. Fajnie się otwierają nawet palemki. Zobaczcie, listki się otwierają. I przy drugiej to samo. Rewelacja. To jednak są rośliny ciepłolubne. Nie ma co się oszukiwać. Tak to wygląda. Szkoda, że ten liść się złamał, bo by była już taka ładna. No ale co ja na to poradzę? I tak dla mnie jest ładna. Cztery rośliny w jednej doniczce. Super. Idziemy zobaczyć Maurylego szwagra. Jaki grubas. Serio. Tu. Palma szwagra. Jest kozak. Tam Maurylaski, ale my idziemy do tego grubasa. Idziemy go zmierzyć. Co to tutaj jest? Kurde, ale bysior. Zobaczcie, rowerek dziecięcy do porównania. No to jest przecież przegigant. A żeby to jeszcze bardziej uświadomić, wziąłem metrówkę. Ja pierdziu, ale wielki. I go zmierzymy, ile ma średnicy. I zobaczymy, czy ktoś to przebije. Szwagier wie, jak dbać. To jest moja dłoń. Ja pierniczę. Rebelka. To się nazywa bamba. Grubas. Dobra, mierzymy. No, zobaczcie, przepasałem. Jakoś mi się udało. I tak nie jest w najgrubszym miejscu. I ma 191. 191. Prawie 2 metry ma. O, grubości. 191. Boże, gdzieś się tam zahaczyłem. 191 i to jeszcze nie mierzyłem z tym. Z tym mierzyłem i nie mierzyłem z tym. Ominąłem to, poszedłem tędy.
Z tym byłoby jeszcze grubiej, ale już nie będziemy oszukiwać. To są stare, zeschnięte liście. 191 cm, prawie 2 metry. Grubas. 2 metry. Dwa razy takie jak ja w pasie. Co by tutaj dać do porównania? Może jakąś hulajnogę. Patrzcie, hulajnoga. Może tak będzie lepiej widać. Już nie wiem, najlepiej byłoby ze mną, ale nie mam jak to nagrać. Jest wysoki na ponad 3 metry i to bezapelacyjnie ręką wysięgam dotąd. No to nie, no jest dużo wyższy. Ze 3 metry ma. Nawet trochę więcej. Jest ogromny. I to jest trzeci sezon w gruncie. Trzecie lato minęło temu banalucowi. A kupiony był jako taka, no nie taka, taka ma, no mała sadzoneczka. Patrzcie, jakie grubasy. Fuh, sam ten liścior, sam ten jeden liść, to jest odtąd dotąd. To tak, ten liść to niektórzy banany mają. Fuh, kurde, przepetarda. Nie da się tego opisać. Moja dłoń. Jeden liść jest tak jak moje dwie dłonie. Masa jak nic. Jest kopyto. Jest grubas. Dla porównania mój to może ma 100 setkę. Ten ma 2 metry. Prawie 2 metry. Już nie będę dodawał. Rewelacja. Z ciekawości tutaj jest jeszcze magnolia grandiflora, little gen, cały czas się po zimach reaktywuje, ale widzę, że coś tak ładnie wygląda, ruszyło, moja kopa w kalendarz. A tu jest kaki nikita, tu dzik, niewycięty dzicur, dzik, patrzcie jak się różni podkładka od szczepionej rośliny, kolorem liści wszystkim. To jest Nikita do minus 29. Piękne przyrosty, a jakie bąki. No i już taka zdrewniała bym powiedział. Moja jest dwa razy mniejsza od szwagra. Tu ma lepsze warunki, bo ma dłużej w słoneczku. No i bambus w takiej siatce jest, żeby nie przeszkadzał. To jest ten z żółtą łodygą. 2 lata ma, takie malutkie rośliny, a już jest taka kępucha. No nic. Przepetarda. No, telefon nie oddaje skali wielkości tego bananolca. Poczekajcie, może z trampoliną. Tu jest trampolina taka dla dzieci. To banan jest dwa razy jak ta trampolina, jeżeli chodzi o średnica liści. No nie dwa razy, półtora razy większy niż ta trampolina. No nic. Mój jest wysoki, ale chudy. Jeszcze patrzcie jak tam obeschnął sobie. Idziemy zmierzyć mojego. Juka trochę kuje. To się tak rozeschłonęło tutaj. Nie ma jak tu wejść. Ja nie chcę niczego połamać. No dobra, nie no. Co to jest? To jest taka sadzonka. Poczekajcie chwilę, tylko sobie metróweczkę rozwinę. 140. No, też nie mało. No ale tutaj patrzcie, tu są suszki do kasacji. Ze 120 bym miał, jakbym te suszki powycinał. One są dookoła. I wysoko to są te liście takie obcięte, obeschnięte. Ale uciekło mi. A ten tubysiur, taki wysoki, wielki, długi, a pniaka jakoś tam wielgachnego to nie ma. Ciekawe czemu. Nie wiem. Jest wielgachny. Jakby ktoś był chętny, zapraszam. Się dogadamy. Serio mówię. Nie mam gdzie tego chować.
Znaczy się mam fizycznie, ale to nie jest miejsce na takiego bananolca. No nic, będę musiał pochować te maurelasa, trzy muselki, tego large'a czerwonego. A Basio to chce zimować w gruncie. No i z tym zimowaniem też się waham. Bo się boję, że stracę. Może połowę bym wykopał, a połowę bym przezimował. Jest ich tu trochę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ich tu jest. Ze 2-3 odrosty bym wykopał, a resztę zostawił w razie W. I chyba tak zrobię, bo przecież nigdy nie zimowałem w gruncie, a jak stracę, to wszystko. A tak to przynajmniej będę miał ze 3 wykopane i sobie je przezimuję. Chyba taki plan będzie. Tu jest moja kaki Rosjanka. Już jest fajne też drzewicho. A Nikita jest tutaj. No, jest dużo mniejsza niż u szwagra. A były takie same roślinki. Po prostu tu ją zasłania żywopłot, tutaj drzewo. Jak idzie słońce, to dłużej w cieniu jest. Nawet jak jest na zachodzie, to tam jakieś krzaki, tu bambus. Ma mniej światła po prostu. No, u szwagra rządzi. A boleje czymś, tylko nie chce mi powiedzieć czym. I też ładna. Ponczusie idą. Nowe. Ja też miałem takiego dzika. Tylko ja tego dzika gdzieś tu był. Wyciąłem. Bo po prostu był też taki duży, ale go wyciąłem, bo szkoda, żeby czerpał soki z tej rośliny, a ja czekam na owocki. No, tak to wygląda. Ciekawe, może w przyszłym roku już będą owoce. Oby. Dobra. Trzymajcie się. Yo.